Trzech nierozłącznych kumpli, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Wojtas, mięśnie, Spejson, prawo jazdy and polonez. Valo, mózg. Jeszcze 300. Wojtas, no nie świruj, piąty raz liczysz tą kasę, jest 500 na bank. Przecież bym cię nie orznął, nie? Orznął to może nie, ale z twoimi zdolnościami to mogłeś źle policzyć te 5 papierków. No w sumie, na początku jak liczyłem, to mi wyszło 480 zeta. No dobra, niech ci będzie, zgadza się. Sersen jest twój. No i git. Ty, ale skąd ty miałeś tyle hajsu? No jak to skąd? Od Mikołaja. Znaczy od babki, bo była u nas na Wigilii. 500 ci dała? Nie no, 100, ale torebkę zostawiła w przedpokoju głupia, to se uzupełniłem, nie? No to ja nie chcę nic mówić, ale chyba trzeba oblać nową furę. Pewek, sklejemy. Space on stawia. No bo jeszcze się nie chwaliłem, ale matce też trochę wyciągnąłem. No to ruchy do monopolowego! A gdzie ty siadasz? O no tak, z przyzwyczajenia. Ja wiem jak to jest. Ja też się przyzwyczaiłem do niektórych rzeczy i na przykład lewą ręką nie zwalę konia. Nie chuja. Koniec. Jaki koniec? Po 2 piwa i 0,7 na 3 to jest dobre na rozbiegówkę. To co? Ruszamy w miasto? Obić komuś mordę? No jak? Chwila, moment! Momento mori! Co jest? Jestem teraz kierowcą w ekipie, nie? No jesteś i co? No to nie mogę być jednocześnie kierowcą i fighterem! No niby tak. No, to kto będzie się bił? Ty? No jak ja? Ja nie mogę! Ja nie mam czasu, ja jestem od rozkminiania wszystkiego! No to kto? Co? Mam coś na mordzie? Że co? Że ja? No ale co ja mam mu powiedzieć? Bo nie pamiętam. No normalnie, idzie jakiś lamus, podchodzisz do niego, pytasz się, czy ma jakiś problem i wysprzeglasz mu w ryj. Nic nie trzeba pamiętać, to samo jakoś tak wychodzi, z automatu. Dobra, cio, idzie jakiś frajer, Wojta, startuj. Dobra, słuchaj typie, bo mam problem. Co? Znaczy ty masz problem. Jakiś? Co? Nic, czekaj chwilę. Ty jak to jest, pytasz czy ma jakiś problem i co dalej? No nic, wyprowadzasz prawy, prosty albo lewy, zależy którą rękę masz lepszą. No co tam? O ty! O ty kurna, biją naszych! Pomóc mu? A tobie ktoś pomaga kierować? Zostaw, sam musi se radzić. No dobra, ale z takim fajterem jak Wojtas to długo się nie pobujamy po rejonie. Czej, kończą. Jak? Nie no, zajebiście. Ryj rozwalony jak amortyzatory w Serseniu, a ten się jeszcze cieszy. Tam co tam ryj? Ryj to się za tydzień zagoi. Widzieliście jak mu nowe adiki krwią zaplułem? Nie. To można powiedzieć chyba, że był remis, nie? Wojtas, może i nie bijesz się jak Spejson, za to inteligencją zaczynasz mu dorównywać. Spokojnie, Walu, daj mi tydzień, a zrobię z niego prawdziwego wojownika ulicy. Na piąchach skóra, jak napięcie, żeby mieć w łapie pierdolnięcie, na siłce głównie wyciskanie, żeby mieć cios, co kruszy, panie, jestem fighter. To taki odpierdolu majster, uliczny fighter, nie powrócę ze strachu, majtek. Jak w gębę zdzielę, to ja pierdzielę, to limo będzie ze 2 niedziele. Wieczorem łazę po ulicy, boi się mnie już pół dzielnicy. Jestem fighter, to taki odpierdolu majster, uliczny fighter, nie pobrudzę ze strachu majtek. Jesteś gotowy!
Jest pompa? No to teraz każdemu wklepie. Wszystko jedno, kto to będzie szedł, ale jestem ściśniejowany. O, i jakiś frajer, patrzcie na to. Czekaj, wuj, to za dużo podjarka. No i kurna, poszedł. No i co, zgubiłeś się, frajerzy jedyny? O, Jezu. No to mu wklepał? Nie no, chyba remis. Zobacz buty lamusa.